powinniśmy pamiętać o wielu walorach zdrowotnych mięsa czerwonego, szczególnie mięsa wołowego, które wyprzedza w rankingach pod względem składników odżywczych mięso drobiowe. Często niepokój konsumentów budzi nie tyle pochodzenie mięsa, co zawartość antybiotyków, leków czy hormonów wzrostu w mięsie. Pamiętajmy, że nad jakością, bezpieczeństwem dostarczanych nam produktów na sklepowe półki czuwają inspekcje sanitarne i weterynarze. Jeżeli mamy obawy, czy mięso, które kupujemy, nie pochodzi od organizmów GMO, pamiętajmy, że prawo, które obowiązuje również w Polsce, nakazuje każdemu producentowi umieścić taką informację na opakowaniu.